Siemano, udało się. Udało się odpalić streama. Sorry za to w sumie 15-minutowe opóźnienie, 17-minutowe, ale to spowodowane było tym, że YouTube wprowadził jakiś nowy panel do streamowania i kompletnie go nie ogarniam w kontekście tam planowania tych transmisji, dlatego musiałem zrobić nowy film. Tak więc witam już w nowym miejscu. Siema, siema, witam. Tak, dzisiaj mamy stream dokładnie zerowy, ponieważ dziś na luzie sobie po prostu skonfigurujemy naszą przygodę, nasz pomysł, który padł kilka tygodni temu, a mianowicie nie mogłem doczekać się do nowego FMA21 i postanowiłem, że zaczniemy to na mniej więcej 2 miesiące przed premierą nowego FM-ka, czyli taką luźną zabawę w przebudowę znajdującej się obecnie niemal na dnie Football Club de Barcelony. Nie będzie to Espanyol. Siema, siema, witam wszystkich nowe osoby na czacie. I powiem wam tak, ta kariera troszkę będzie się różniła od tych wszystkich pozostałych. Przede wszystkim chciałbym, żebyście również brali jakby aktywny udział tutaj w podejmowaniu wszystkich decyzji i tak dalej. Będziemy sobie korzystali z różnych stron internetowych, z różnych... Mamy przede wszystkim, jedna różnica jest taka, że mamy odsłonięte atrybuty w tej karierze. Ponieważ no to nie jest cel, żeby rozwinąć klub gdzieś tam od zera, tak jak to robimy w Boltonie na przykład, czy ta kariera też nie będzie trwała z 10 sezonów, tylko po prostu spróbujemy sobie po naszemu przebudować Barcelonkę tak, żeby funkcjonowało wszystko, jak funkcjonować powinno. W przygodzie pana Chrzana jestem w listopadzie, tego 5. sezonu bodajże tam jest, czy 6. nawet już, i odpalę, jak będę w fazie pucharowej Conference League, ponieważ gramy w Conference League i ja sobie jednak zrobię sam fazę grupową, no bo to szkoda na to zupełnie czasu. Tym bardziej, że teraz streamów nie będzie aż tak dużo, to po prostu wtedy no to po prostu będziemy się bawili tutaj tą Barceloną. Witam, witam. Tak więc od początku tworzymy nowy profil menadżera, żeby jak najbardziej dopasować się do tej wizji, że tak powiem, katalońskiej. Wobec tego już tutaj tak naprawdę możecie mi pomagać. Zawsze wymyślaliście mi bardzo dobre nazwiska do karier na czele z Mattem van Chalandem, który funkcjonował w karierze w AZ Alkmaar, więc tutaj również możemy się wcielić albo w rolę jakiegoś byłego piłkarza Barcelony. Na pewno chciałbym, żeby styl naszej Barcelony wyglądał podobnie do tego, jak to funkcjonowało za czasów Guardioli albo Luisa Enrique. To by było dla mnie bardzo pozytywne. O, to gratuluję, Karlik, gratuluję. Tak więc tutaj mamy zadanie, wy macie numer 1, tu sobie weźmiemy od razu takiego menadżera, który no, miał gdzieś tam przeszłość oczywiście z Barceloną, tak jak wspomniani państwo. Ciekawe, czy można, nie można, Katalończyk dać narodowości, więc damy sobie oczywiście Hiszpana. Inne opanowane języki tutaj chyba będzie. Nie ma Katalończyka, naprawdę? Dobra, weźmiemy sobie inne opanowane języki, tutaj powinien być kataloński, tak jest.
czyli będziemy po hiszpańsku, katalońsku, no i jeszcze po angielsku możemy sobie wziąć, no bo to każdy tak naprawdę angielski kojarzy. Siema Strongest. Tak więc to wygląda tak, doświadczony, powiedzmy. Miejsce urodzenia możemy dać sobie oczywiście Barcelona w Katalonii. Imię Mateo. No Mateo, no to jest podstawa, tak? Ale jeszcze coś więcej, zanim przejdziemy do wyglądu, jeszcze potrzebujemy naszego nazwiska, dlatego szybko, im szybciej to wymyślimy, tym szybciej zaczniemy. W ogóle startujemy tą karierę od Xavi. Xavi jest dobry fest. Filip, no. Mateo Xavi. No i widzicie, zaraz, zawsze macie dobre pomysły. Od katalońskiej wersji Mateu. No nie, no nic, tam imię, nazwisko można w każdym momencie zmienić, więc... Ale na razie moim zdaniem prowadzi Xavi. Xenrique. Też spoko jest Xenrique. Xanomeu. Nie, właśnie z panem Bartomeu nie chcemy mieć tutaj zbyt wiele do czynienia. Mateo Xavi. Na razie niech zostanie. Xavi, tak o? Nie, lepiej przez RZ. Xavi. Dobra. Najwyżej sobie to zmienimy, to nie jest najważniejsze. Tu mogę dać sobie realną datę urodzenia i takie rzeczy. Chyba, że robimy jakiegoś starszego. I może, no to zróbmy sobie starszego. 1980, damy sobie tak 75, może jakiś synek nam się tam obrodzi. Tu weźmiemy, proszę, nie chcę być czarnoskórym hopem. Damy sobie tak. Odcień skóry, jakiś taki bardziej hiszpański sobie damy. Troszkę ciemniejszy. Shakira. No, może nie Shakira akurat. Fryzurkę jakąś taką standardową. Mateo Xavi. Już mi się podoba. Jezus Maria. Jaką Xavi ma... Xavi ma fryzurę taką... Na żel, co? Coś takiego. Dobra, może być coś takiego, śmiało. Weźmiemy sobie może bardziej czarne te włosy, ciemniejsze. Dokładnie. Nie pamiętam, jaki Xavi miał zarost. A może być coś takiego. A niepodobny zupełnie do nikogo, ale wcale taki być nie musi. Bez marynarki weźmiemy sobie koszulę z kwadratem, z krawatem po prostu. Siema Artur. Co w czarnoskórym mi nie pasowało? Nie, absolutnie wszystko było w porządku. Buty też możemy sobie jakieś czarne. Luis Enrique zawsze miał takie buty Adidasa z takimi białymi paskami. To takie charakterystyczne dla niego było. Spodnie na rozgrzewkę? Nie. Koszula i krawat. Niech będzie. Tak jest, byli piłkarze Barcelony oczywiście trafią do naszego sztabu szkoleniowego. Dobra, może być. Może być. Będzie grube sprzedawanką, mam nadzieję. W sumie razem będziemy podejmowali decyzję co do każdego tutaj piłkarza w klubie. Czy jakąś reprezentację bierzemy? Szybka decyzja? Nie wiem, czy chcę tą reprezentację Hiszpanii. W sumie po co? Chyba nie? Chyba niepotrzebna. Potrzebna nam jest tylko Barcelona i tak jak mówiłem, zaczynamy od sezonu 2020-2021, czyli już po tym fatalnym w skutkach dla dumy Katalonii roku. I co ciekawe, tutaj mamy prawdziwe rezultaty oczywiście z tego poprzedniego sezonu i do tego jeszcze zwycięzcą Ligi Mistrzów jest Bayern Monachium, więc mega mnie to cieszy. Nie bierzemy reprezentacji, nie? Wystarczy nam... Jakby była reprezentacja Katalonii jakaś, nie? To by było spoko. Kolumbię weź. Nie. Dobra. Niech będzie Futbol Club de Barcelona. Aha, bo tutaj już jest po spadkach i po awansach. Nie pamiętam, kto dokładnie tutaj teraz awansował. Czy Real Valladolid przypadkiem nie awansował do La Liga? Burza przed chwilą u mnie była, teraz już... Widzę, że ładne słoneczko, więc spoko. Messi musi odejść. Messi właśnie nie odejdzie, ponieważ Messi w rzeczywistości zdecydował, że nie odchodzi.
Zasugerujemy poziom doświadczenia oczywiście. Tu sobie damy wszystko. No, będziemy po prostu bardzo przyzwoitym menadżerem, że tak powiem, bez treningu bramkarskiego. Weźmiemy sobie, nie wiem, co tam, gdzie tam zawsze trenerów brakowało? Od kondycji nie musimy być. Od panowania nad piłką chyba, nie? To weźmiemy sobie mentalność. Mentalność, taktykę na przykład, coś takiego, nie? Czy co innego i na przykład więcej w ofensywę. Dobra, no w sumie to nie ma znaczenia. Jeszcze sobie przesuniemy tu, żeby zdolność do adaptacji. Wszędzie na 20. To jest taka właśnie luźna kariera. Tutaj nie będzie mi zależało na tym, żeby się utrzymać na siłę w klubie jakby. Żeby jakoś menadżerem osiągać wielkie sukcesy. Dlatego też te atrybuty sobie przydzielę tutaj maksymalne. Jeszcze nie ma tej łatki na FMPS-ie, ale na pewno ją wrzucę niedługo. Drużyny są te, co w sezonie 19-20? Naprawdę? No nie powinno tak być, zaraz to sprawdzę. W Barcelonie bardziej technika. No zgadza się, w Barcelonie bardziej technika, ale to i tak ma znaczenie tylko do treningu. Dobra, mamy mentalność, ofensywę, na pewno nam tutaj to wystarczy. Zatwierdzamy i zaczynamy naszą grę. Na pewno chcę robić to wszystko bardzo powoli i dokładnie, żeby później nie musieć, nie wiem, zaczynać od nowa albo coś w ten deseń. Za chwilę będziemy zgodnie z waszymi sugestiami poszukiwali piłkarzy. Omówimy sobie każdego piłkarza, który znajduje się w tym nieszczęsnym, że tak powiem, składzie Barcelony. I tak powolutku będziemy sobie lecieli. Mateo Chrzawi, zatrudniony w roli pierwszego szkoleniowca Football Club de Barcelona. 7, prawie 8 milionów funtów. Zastępujemy Ronalda Koemana. Zbytnio się nie narobił chłop. Dobra, dalej. Lecimy. No i tak, 100 tysięcy miejsc na Camp Nou. Piękny nasz stadion. A ten co ma z nazwiskiem w ogóle? Seirullo? Co to jest? Kropka w nazwisku? Hopie. Trzecie miejsce w sezonie La Liga. Finał Super Pucharu. Dobra. Prezes Bartomeu nieszczęsny wita nas na stanowisku. I oczywiście trafi do nas za chwilę m.in. taki piłkarz jak Miralem Pjanić, dla którego marzeniem było zagrać u boku Leo Messiego. Później jak się okazało, że Leo Messi może odejść z Barcelony, to pewnie mu się trochę grunt zawalił pod nogami. Zaplanujmy sobie konferencję prasową śmiało. No i dobra, tak więc no jesteśmy już w sezonie 2020-2021. Jak widzicie, rezultaty mamy. Ej, tutaj coś poszło nie tak. Wiecie, co mogło pójść nie tak? Bo ta gra zaczęła się 25 maja i nie wiem, czy ostatnia kolejka jeszcze nie była rozegrana. No ale dobra, mniejsza o to. No może być Atletico mistrzem zamiast Realu Madryt. To dla mnie akurat żadnego znaczenia nie ma. Najważniejsze, że Barcelona nie jest tym mistrzem. O to chodzi. Puchar też nie wygrany przez Super Puchar przez Barcelonę. W półfinale wyeliminowało nas Atletico. We wrześniu zaczynamy grę w europejskich pucharach. No to dobra, strategia klubu, uwaga, zobaczmy na wizję naszej drużyny sugerowaną przez pana Bartomeu. Graj ofensywny futbol, graj piłką, zatrudniaj zawodników o wysokiej reputacji, szkol piłkarzy z wykorzystaniem klubowego pionu młodzieżowego. I tak, utrzymaj status największego klubu na świecie. Żaden problem, utrzymaj najlepszy system szkolenia juniorów na świecie. Nie ma również. Utrzymaj status największego hiszpańskiego klubu, nie przekraczaj budżetu płacowego. Właśnie spojrzałem sobie wcześniej nieco na to, jak wyglądają finanse tutaj w tej. Jak wyglądają finanse w Barcelonie i ile zarabiają poszczególni piłkarze i troszkę się, powiem wam, przeraziłem, ale... Ale dobra. Siema Paweł. Starą do starej wrócimy, oczywiście wrócimy. Dzisiaj na chillaucie chciałem sobie taki zerowy właśnie odcineczek włączyć Barcelony, którą zapowiadaliśmy, którą planowaliśmy. Wygrana w La Liga.
finał pucharu mamy osiągnąć. Zdobycie superpucharu? Nie, bez znaczenia. I co najmniej finał Ligi Mistrzów. Dobra, akceptujemy. Akceptujemy przedstawioną nam strategię klubu. Zobaczymy, do kiedy mamy kontrakt. Powinien być na 2 lata jakoś, nie? Leo Messi. Najlepszym strzelcem. Sioma SP. No dobra, tam mniejsza o to. Najważniejsze, że Barcelona nie ma mistrzostwa Hiszpania, Bayern ma wygraną Ligę Mistrzów. Na tym mi w sumie najbardziej zależało na początek tej kariery. Mamy do 2023, czyli na 3 sezony nawet mamy kontrakt, więc tu będziemy mieli z tym akurat spokój, więc luzik. Wymyślimy sobie jakąś wspólnie tutaj taktykę, oczywiście dopasowaną do naszego stylu. No i od czego by tu zacząć? Zacznijmy może od stanu finansów. Na koncie mamy niecałe 100 milionów funtów i w prognozach wszystko bardzo ładnie rośnie. Zadłużenie netto 13 milionów, 25 milionów długu transferowego. No i w zasadzie ogólnie mamy, no spłacamy pożyczkę z 326 milionów, mamy 136 jeszcze i płacimy 1 600 000 funtów rocznie, miesięcznie. Więc grubo, co sobie popijam? A kawkę sobie popijam. Ale zaraz chyba coś lepszego sobie otworzę, bo to w sumie weekendzik przecież. Tak, z FM Scouta jest ta łatka. Bardzo bym chciał, żeby Alex Grimaldo wrócił do Barcelony, ale kolejna sprawa jest taka, że mamy naprawdę bardzo niewiele pieniędzy do wydania, ponieważ nasze wydatki na płace sięgają 256 milionów funtów rocznie. Nie wiem, czy ktokolwiek więcej na świecie wydaje na płace. A przede wszystkim jest tutaj taki pan o nazwisku Leo Messi, który zarabia, uwaga, 61 milionów funtów rocznie. Przecież to jest mój budżet wszystkich moich klubów, w jakich występowałem w FM-ie. Dzisiaj jak sobie myślałem w ogóle o tej karierze, to przez myśl przeszło mi, a może ściągnę sobie gdzieś tutaj do naszego zespołu zawodnika, który będzie bił dobrze stałe fragmenty gry, że będzie do tego idealny. I później sobie uświadomiłem, że jestem kretynem, bo mamy coś takiego tutaj. Jest rzuty wolne na poziomie 19, rzuty rożne 15, ale myślę, że i tak wystarczy. No i 20, technika, wykańczanie, podania, dribbling. Pierwszy raz chyba w FM-ie prowadzę Leo Messiego, szczerze mówiąc. Nigdy nie grałem w aż tak silnych klubach, więc mam nadzieję, że nie narobię wstydu. Błyskotliwość, decyzje, determinacja 20, przegląd sytuacji 20, 19 zwinności, równowagi, przyspieszenia. No całkiem dobry jest ten zawodnik, tak? 144 występy w reprezentacji, 6 lipca piłkarze wrócą już ładnie do treningów, kontrakt do końca tego sezonu. Ciekawe, czy Messi będzie chciał przedłużyć umowę. Tak, wiem, jak się przedłuża umowy. Dobra, będzie chciał przedłużyć umowę, więc nie byłoby najgorzej. Kevin De Bruyne byłby idealny. No właśnie, tylko to będzie ten problem z tym bardzo niskim budżetem transferowym, który może nas bardzo, bardzo mocno w tej karierze ograniczać. Więc no, sporo ruchów bardzo kluczowych będzie przed nami. Jednym z piłkarzy, który na pewno pozostanie, no będzie Antoine Griezmann. Zastanawiałem się, czy nie sięgnąć po naszą taktykę, która tak ładnie wychodziła nam w stiale Bukareszt i bardziej polecenia dopasować pod właśnie taki styl Barcelony. Klauzulę przedłużenia ma Messi jeszcze? Nie, no nie ma. Nie ma. Klauzula oferty minimalnej 600 milionów funtów. Antoine Griezmann. Czy nie wykorzystać właśnie tego naszego ustawienia z trójką w obronie? Tego w Barcelonie chyba jeszcze nie było, czyli z dwoma wahadłowymi piłkarzami, z trzema napastnikami i dwoma środkowymi pomocnikami. Ale nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, czy nie lepiej na Barcelonę byłoby przypadkiem gra tutaj z Leo Messim i z Antoinem Griezmannem na ataku. Wtedy można by się pozbyć wiekowego Luisa Suareza. No i trzeba będzie znaleźć jak najlepsze ustawienie, czy jak najlepszą rolę dla naszego Argentyńczyka. Antoine Griezmann mógłby być wtedy wysuniętym napastnikiem nawet i jakby jakoś by tutaj mniej więcej to hulało, co? No jest sporo takich piłkarzy jak Sergio Busquets, 31-letni już, którzy
którzy to w zasadzie w rzeczywistości, no, trzeba się ich pozbyć. W FM-ie powiem wam, że ten skład tak naprawdę hulałby doskonale, z tym, że no, jednak chcę zrobić tą przebudowę i jednak nie mieć tutaj sentymentu do tych piłkarzy. No to co, to zacznijmy sobie może od jeszcze przeglądu informacji o klubie. Wiadomo, 1899 rok, rok założenia, nasz stadion Camp Nou. Na otwarcie reprezentacja Warszawy zagrała nawet na nim. 1957 rok to rok budowy tego obiektu. No i pięciokrotni zwycięzcy Ligi Mistrzów, ostatni raz dopiero 5 lat temu, 26 razy Liga Hiszpańska, trzykrotnie klubowe Mistrzostwa Świata, 30 razy Puchar Króla, 13 razy Superpuchar Hiszpanii. No, a zaraz sobie przelecimy jeszcze do 1 lipca, żeby otworzyło się okno transferowe. Ołar by siadł. No, zaraz będziemy o tym myśleć, tylko właśnie przesymulujemy sobie jeszcze do 1 lipca, żeby nam powczytywały się te transfery i żeby piłkarze powrócili z wypożyczeń i tak dalej. Jeszcze teraz trwa w ogóle euro, nie? Które tutaj w FM nie jest rzecz jasna przesunięte. Ciekawe, jak oni to wszystko ogarną w FM 21. Te całe sprawy z euro, te sprawy z terminarzami i tego typu rzeczami, nie? Dobra. O, już mamy oferty, proszę bardzo, za Arturo Vidala, 33-letniego pomocnika, otrzymujemy od Paris Saint-Germain niecałe 20 milionów funtów. Ej, to może coś z tej przebudowy jednak będzie, bo takich piłkarzy na pewno będę chciał się popozbywać. 55% dochodów mamy tylko niestety z transferów do wykorzystania. Messiego do pomocy na rozgrywającego. No nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Koman pożegnany bez żalu już tutaj w Barcelonie. Za chwilę będziemy to robili, tylko siku mi się chce. Dobra, 1 lipca, więc niech to sobie tu doleci, a ja zaraz wrócę. Minutka przerwy. Dobra, w ogóle dawno streama nie było, ale nadrabiałem trochę to, żeby wam wynagrodzić nagrywaniem Boltonu, którego nagrałem bardzo, bardzo dużo. 7 odcinków chyba jest dostępnych przedpremierowo już dla wspierających kanał, jeżeli jesteście zainteresowani, bo tam nie wszyscy oglądają nawet, na stronie głównej kanału w zakładce Społeczność. Tam skończyliśmy sezon już, piąty naszej przygody w Boltonie. O, Jawosz, Futbol Klub Barcelony oczywiście, jak bardzo dobrze widzisz. Cześć Tomek. Cześć Mateusz, siema. Okej, okay. Nie no, ogarną te terminarze normalnie. Dobra, mamy potwierdzone transfery. Francisco Trinsao, którego często kupowałem do innych klubów, on teraz stał się zawodnikiem Barcelony. No, ale przede wszystkim najważniejszym tym transferem jest 30-letni pomocnik Miralem Pjanić. Najlepsza zamiana w historii panowania Bartomeu na Camp Nou. Tak więc Miralem Pjanić, no witamy, wyślemy wszystkich na kurs językowy, ale w sumie, no dobra, przywitajmy też
O Rakitic, za pomocą Rakiticia. To jedno z ostatnich zadań w ogóle Iwana Rakiticia, żeby przywitać piłkarza. Nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli. Dobra, Roma zatrudniła naszego Carlesa Pereza, który na początku tego sezonu w Barcelonie wiele wskazywało na to, że mamy minus 30 milionów na płacy. To super, to ja sprzedam Vidala, Rakiticia i tyle mi z tego zostanie. Zarąbiście. O proszę, Dawid zasponsorował kanał i to proszę bardzo z tego trzeciego poziomu, także dziękuję ci serdecznie, Dawidku. I zapraszam do oglądania kariery w Boltonie. Dzięki, dzięki. Kurde. Minus 30 milionów? Oferta wypożyczenia za Iwana Rakiticia. Ja bym prędzej Rakiticia się pozbył. Havertz jest w Chelsea. Chyba Havertza nie będzie, bo ten update podbierałem kilka dni temu. Więc... No to super, zrobimy przebudowę ty z takim budżetem. Dobra, no to co? Ile my mamy tu piłkarzy? Masakra. Siema Kryspin. No będzie przebudowa fest. Kurde, nie wiem, nie mam pojęcia od czego tu zacząć. Jak poukładać ten nasz piękny zespół o bardzo dużym mimo wszystko potencjale. Zacznijmy sobie może po prostu od... Będziemy jechać po pozycjach. Nie wiem, czy tak naprawdę takie ustawienie, które tutaj wymyśliłem, zostawimy, no bo no w sumie Jordi Alba może grać na lewym wahadle, na prawym. Sergi Roberto, zawodnik, który raczej zostanie. To jest dodatek z FM Scouta. Tak więc tak. Dobra, no to zaczynamy od pozycji numer 1 w naszym zespole i tutaj raczej specjalnej przebudowy ten element Barcelony nie wymaga. Już 28-letni, 25-krotny tylko reprezentant Niemiec, Marc-André Ter Stegen, nie zarabia nawet aż tak dużo jak na swoje warunki. Barcelona przeważnie grała 4-3-3. No, to też jest zupełna racja, tak to wyglądało kiedyś. Tu był Xavi, Iniesta, Busquets, piękne czasy. Messi, Villa, Pedro przed nimi. Masakra. No to w sumie masz rację, że 4-3-3 najbardziej by do Barcelony pasowało. No ale tak, no tak jak mówiłem, no niekwestionowanym numerem 1 w naszej bramce powinien jednak być Marc-André Ter Stegen i tak jak powiedziałem, tak też zrobimy, że wszystkie decyzje będziemy podejmowali wspólnie, dlatego też decyzja numer 1. No ja jestem za tym, żeby Marc-André Ter Stegena pozostawić w zespole. Raczej i tak tutaj nie zdołalibyśmy sprowadzić nikogo lepszego od Niemca, który ma jeszcze 2-letnią umowę. Będzie można ją kiedyś przedłużyć, ale na razie nie jest zainteresowany do zakończenia Euro. No było tych trio trochę. No i drugi bramkarz to jest Neto. 30-letni Brazylijczyk wyceniany jest jeszcze na 25 milionów funtów, więc być może można by go jakoś spieniężyć i w jego miejsce ściągnąć jakiegoś młodego zawodnika, młodego bramkarza. Nie wiem, czy akurat w Barcelona B posiada takich bramkarzy. Pinto by się przydał, stary dobry. No tutaj super, utalentowani zawodnicy. Jest Ilaiš Moriba, który z pewnością też zostanie przeze mnie przesunięty do pierwszego składu. Nie, no nie będziemy Barceloną grali z kontry, bez przesady, nie? To ma być powrót po prostu Barcelony do korzeni, a nie ten. Tak więc ja byłbym za tym, żeby Neto właśnie odszedł z naszego zespołu, dlatego też wystawimy go po prostu na listę transferową. Może to być ciężkie ze względu na jego wysokie wymagania finansowe, ale to nie szkodzi. Spróbujemy jeszcze zaproponować go klubom. Tak więc pozostaje nam jeden bramkarz i 58 piłkarzy z pola. Tak więc to mamy załatwione. Nie, no macie rację, 4-3-3 będzie jak najlepszym pomysłem. Jak najbardziej dobrym pomysłem. Sergi Roberto, postać kolejna, postać dla Barcelony dość znacząca, ponieważ jest to wychowanek Barcelony, w sezonie 7-8 tutaj dołączył.
w poprzednim sezonie pierwsze skrzypce nawet grał w naszym zespole. No tutaj jednak na treningach musiałby nieco bardziej popracować. Nominalnie środkowy pomocnik, no my z niego raczej korzystalibyśmy właśnie na prawej stronie obrony. Ja głosuję za tym, żeby jednak Sergi Roberto został właśnie z uwagi na to, że jeszcze nie ma tych 30 lat i że sporo z Barceloną go łączy. No, tego ci życzę, Krystian. Będzie zapis, będzie. Sergi Roberto. Ja bym Sergiego Roberto tutaj pozostawił, natomiast miałbym spore obiekcje co do drugiego prawego obrońcy Barcelony, czyli Nelsona Semedo, który w rzeczywistości no, nie pokazuje niestety zbyt wiele. I w sumie w Football Managerze Nelson Semedo naprawdę by się tutaj nadawał, ale skoro robimy taką, no bawimy się tutaj w tej karierze, robimy taką realistyczną przebudowę, no to ja bym proponował takiego Nelsona Semedo się pozbyć. Chociaż no w FM-ie, tak jak mówię, nie wygląda naprawdę bardzo źle, więc może na razie zostawimy go po prostu tutaj na gdzieś w czeluściach ławki rezerwowych. Ricardo Pereira można kupić. Ricardo Pereira, prawy obrońca Leicester. Taki nowy Nelson Semedo, nie? Spoko, możemy prosić o raporty i zobaczymy, co się z tym stanie. Lewa strona obrony. I tutaj jest ciekawy przykład zawodnika, który już jest wiekowym piłkarzem, aczkolwiek jak oglądam przez wiele lat te mecze wszystkie Barcelony, to mam mega duży sentyment do Jordiego Alby, tym bardziej po tym, jak występował w Barsy po odejściu Neymara, kiedy grał rolę tak naprawdę lewego skrzydłowego. Jordi Alba tutaj w karierach w FM-ie dość często trafia gdzieś na wyspy, z tego co pamiętam. Desta z Ajaxu. Na prawą obronę też właśnie fajnie by było, gdyby udało nam się pocelować gdzieś w takie holenderskie właśnie klimaty. Sergino Dest. Prawy obrońca Ajaxu Amsterdam, wychowanek. Grimaldo, no Grimaldo, powrót Grimaldo to jest jedna z tych rzeczy, które chciałbym w tej karierze zdecydowanie osiągnąć. Szacowane koszty 30 milionów, kurde, to nie wydaje się naprawdę zbyt wiele. Alex Grimaldo to jest taki piłkarz, którego z Barcelony się ściągało, pamiętam, do Legii Warszawa i wszędzie można było go ściągnąć, więc Alex Grimaldo nawet trafiłby na moją listę życzeń. Smutne, że Barcelona się go pozbyła za 1 200 000 funtów. Masakra. Junior Firpo to też jest jeden z takich absurdalnych dość transferów Barcelony, dlatego Juniora Firpo też raczej nie widziałbym w moim składzie. On jest nawet na liście życzeń Manchester United i może dzięki takiemu transferowi udałoby nam się ściągnąć z powrotem Alexa Grimaldo na Camp Nou, więc ja proponuję wystawić Juniora Firpo na listę transferową i może gdzieś tutaj właściciele Manchester United rzuciliby jakimś hajsiwem. Więc to byłby mój priorytet, aczkolwiek no Jose Gaya też jest mega dobrym pomysłem, też go możemy zraportować. On ma 86 milionów w klauzuli. A my na razie mamy minus 30 milionów na transfery, więc nie wygląda to jakoś super korzystnie dla nas. Ale fajnie, że dostałem ofertę za Arturo Vidala i to z Paris Saint-Germain. Arturo Vidal na pewno odejdzie z naszego klubu. Więc na razie proponowałbym zostawić Roberto Semedo na prawej stronie, Albę z lewej i tutaj poszukać alternatywy właśnie, żeby nie ciągnąć tutaj Juniora Firpo. Zaraz na rezerwy też będziemy patrzyli, spokojnie. Tutaj największym potencjałem jest obdarzony Ilaish Moriba, wspominany w Barcelonie B, już tak niestety zbyt dobrze nie ma. Juan Miranda jest aktualnie wypożyczony do Schalke do końca tego sezonu. Możemy go ściągnąć z wypożyczenia w ogóle. Upamecano, o to byłby też
transfer, który by siadł. No, Davis. Nie wiem, czy do Barcelony super by pasował Davis. Dobra, więc na razie tutaj mielibyśmy... De Jong zostaje. Reguilón na lewą. O, nie wiem, czy do Barcelony akurat Reguilón to jest najlepszy pomysł. No i środek obrony. Słynny środek obrony, na którym jest pan, który... No, któremu Barcelona też bardzo wiele zawdzięcza, ale też z drugiej strony pan, który powinien już chyba powoli się skłaniać ku odejściu z Dumy Katalonii. Jeżeli robimy przebudowę taką realną, to moim zdaniem Gerard Piqué powinien no już wyfrunąć raczej tutaj z gniazdka. Nie wiem, co sądzicie na ten temat, pewnie nie zareagowałby najlepiej. Przekonaj do zaakceptowania statusu transferowego. Nie chcę być używany jako obiekt testów. Dobra, jeszcze zaraz zrobimy tutaj dymy. W Barcelonie wszyscy się na mnie obrażą i będzie po mnie. Czemu nie mogę go zaproponować? Ruben Dias, kolejny obrońca Benfiki. Siema Situch. Tak więc no właśnie myślę, że Gerard Piqué powinien być chłopem już do odstrzelenia. Clement Longlet to jest piłkarz, który przychodził w roli rezerwowego tak naprawdę do Barcelony i jest na liście życzeń w ogóle Arsenalu, a w końcu stał się pierwszym środkowym obrońcą Dumy Katalonii. Czy mamy w ogóle takiego obrońcę, którego na pewno chcielibyśmy zostawić w klubie? Na pewno chciałbym zostawić Jean-Claire Todibo, bardzo utalentowanego Francuza, który jest na liście do wypożyczenia. Tutaj skasujemy mu ten status, żeby był niedostępny. Alaba. Nie wiem, czy Alaba to byłby super pomysł. Jean-Claire Todibo, no ale oczywiście nie do pierwszego składu, tylko na razie gdzieś na ławkę rezerwowych, no ale na pewno Todibo w naszym klubie pozostanie. Kogo mamy jeszcze? Mamy Samuela Umtitiego, wieczne kontuzjowanego reprezentanta Francji, zarabiającego 10, prawie 11 milionów funtów. I tutaj w kontekście Samuela Umtitiego jednak skłaniałbym się ku jego pozostaniu w Barcelonie. Drugi najlepszy obrońca, czyli musielibyśmy wstawić tutaj Samuela Umtitiego i no oczywiście obrońcę grający piłką tutaj musi być, to musi być barcelońska tiki-taka. I musielibyśmy kogoś o profilu podobnym do starego dobrego Gerarda Piqué znaleźć. Skriniar. Najgorsze kurde są te nasze pieniążki, a raczej brak tych pieniążków, nie? Poprosimy o raport. Kto byłby takim środkowym obrońcą grającym piłką? Możecie mi tutaj doradzać. Cześć, Karol. Upamecano, właśnie zapomniałem o obrońcy RB Lipsk. Daję tu Upamecano. No to nie jest obrońca. Technika w sumie na poziomie 11, 10 przejęcia piłki, zawsze możemy go gdzieś tutaj przeskautować. Pamiętam Upamecano jeszcze z tych starszych FM-ów, kiedy był takim kotem. Bardzo utalentowanym. Pau Torres na środek obrony. Hiszpana mi proponujesz z Villarreal. No nie, raczej tutaj szukałbym czegoś lepszego. No i ten Ruben Dias, którego już też tutaj obserwujemy. Nieco lepszy technicznie, bardzo dobra psychika. No i fizycznie również nie najgorzej wygląda Portugalczyk, ale kosztowałby 50 milionów funtów. A na razie nie mamy. Powątpiewający transferem do Barcelony. Więc grubo. Balanta się nazywał. Eric Garcia jeszcze. No trzeba szukać alternatyw dla naszych staruszków, obrońca Manchesteru City. Na razie młodziutki. Laporte, no, Aymeric Laporte to byłby strzał w dziesiątkę moim zdaniem, ale on 59 milionów, takiego piłkarza, kurde, w Barcelonie by potrzeba. I to mega. De Vrij,
To by było fajnie w kontekście takim, że jest to Holender. Stefan de Vrij. Co to? Arsenal się interesuje każdym zawodnikiem na świecie. De Ligt. O, De Ligt to taki naturalny następca Gerarda Pique byłby, co? Christopher Ayer. Nie wiem, czy to nie są zbyt wielkie buty dla Christophera Ayera akurat. Ale to też byłby dobry technicznie obrońca, prawda? No zobaczymy, co tu będzie, jak to tu będzie wyglądało. Środek, przejdźmy może tu na środek pomocy. Na pewno jednym z piłkarzy, którzy zostaną, będzie Frenkie de Jong. Nie po to przychodził, żeby od razu się go tutaj pozbywać. I moim zdaniem to mógłby być taki naturalny następca po prostu Sergio Busquetsa. Będzie miał defensywną rolę w drużynie na środku pomocy. I myślę, że wobec tego, że mamy tutaj Holendra, to Sergio Busquets mógłby się po prostu pożegnać już z naszym zespołem. 40 milionów jest wart Hiszpan. 13 milionów ponad zarabia, więc ja go spróbuję wystawić na listę transferową oraz zaproponować klubom. Też mega, mega historia z Busim w Barcelonie. Bardzo dużo wspomnień, bardzo dużo meczów, ale Romagnoli. Alessio, obrońca Milanu. No nie, chyba też coś lepszego byśmy tutaj potrzebowali. Tak więc no, ze środkowych pomocników właśnie na pewno pozostałby Frenkie de Jong. Musiałby pozostać również Miralem Pjanić, który dopiero trafił do naszego zespołu i z pewnością nie widzi mu się, żeby tutaj gdziekolwiek i Mecalle byłby tu dobre, nie? Taki nowy Andres Iniesta by nam się przydał. Miralem Pjanić. Bardzo podobny profil w sumie do profil do Frenkiego de Jonga. Może nawet zbyt podobny. Koulibaly, no. Koulibaly siadłby. Taka czarna obrona Koulibaly i Samuel Umtiti. Wyobrażacie sobie? Ale to raczej to by była bardzo, bardzo droga operacja. Sprawdzaliśmy Rubena Diasza oczywiście. Joe Gomez, no, na bank. Także no Miralem Pjanić i Frenkie de Jong siłą rzeczy muszą, znaczy siłą rzeczy musi zostać Miralem Pjanić, Frenkie de Jong, no i przydałby się nam jakiś nowy jeszcze pomocnik, bo tutaj mamy Iwana Rakiticia, którego również będę chciał się pozbyć, jest na liście życzeń PSG, Interu, Walencji, ale tutaj akurat w kwestii wypożyczenia, więc my go spróbujemy wystawić i cokolwiek na tym piłkarzu zarobić. No a, bo przecież jeszcze mamy Filipa Coutinho. No przecież, mamy Filipa Coutinho, dla którego nie wiem, czy dobrym miejscem byłby środek pomocy. Świeżo upieczony zwycięzca Ligi Mistrzów, powracający do Barcelony. Nastukał Barcelonie goli i wrócił. Tonali. Sandro Tonali też nie byłby najgorszym pomysłem, co? Ale właśnie za chwilę w kontekście środka pomocy jeszcze zajrzymy do naszej młodzieżówki, bo tam się dzieje. No, Dani Olmo akurat jest już piłkarzem Lipska, ale Romario Baro, nasz zawodnik z Boltonu, Zieliński, Thiago Alcantara. To był, kurde, jeden z większych błędów Barcelony, moim zdaniem, jakie Barca popełniła. On jest wystawiony za 64 miliony, kiedy oddawała go do Bayernu Monachium za 17 milionów funtów. Takiego grajcara. Kop Mainers. No, kolejny do kolekcji. Ale to nie jest ten Kop Mainers. Kolejny do kolekcji Holender. To jest on? Czy to nie? Serio? On jest taki słaby? Tonali już oficjalnie w Milanie jest. Ricky Pucz. Dobra, już sięgam do tych młodych również zawodników. Mamy tak, przede wszystkim jest Pedri, no ale on będzie raczej skierowany w ofensywę. No i jest Ricky Pucz. Jeden z bardziej utalentowanych piłkarzy Barcelony na liście życzeń 20 klubów, my go skasujemy z listy wypożyczeń.
Jest Vulkan, jak widzisz. Ja pobrałem ze strony FM Scout. Milinkowicz-Savić. No. To by było to, ale nie wiem, czy ta operacja będzie możliwa na nasze warunki aktualne. Oj, to byłby idealny piłkarz, który by mi się wpasował. Tak jest, jedno, dwa nazwiska wielkie chciałbym ściągnąć na pewno do Barsy. A tutaj sami widzicie. Jest jeszcze Carles Alenia jako alternatywa na środek pomocy, ale to już 22-latek, który specjalnie się nie wybił. W Barcelonie. Rolę dla Leo Messiego trzeba znaleźć. To będzie jedno z głównych naszych zadań. Antoine Griezmann po lewej stronie. No tak, z formacji złożonej z trzech zawodników. Zaraz sobie zagramy jakiś sparring. Dani Olmo jest piłkarzem Lipska. Siema Songo. No, zaraz trzeba będzie wystawić szroty na stragan. No jest ten Luis Suarez, tylko kurde, no Luisa Suareza to skoro robimy przebudowę, to takiego pana jak Luis Suarez przydałoby się już niestety z naszego klubu pogonić. Jest Ousmane Dembele, który... Właśnie tu może być problem, że ja nie mam tych skrzydłowych. Może jednak byśmy zagrali na skrzydłowych? Co, ja nie mogę tutaj nic zrobić? Halo. Mi się zablokowało. Choć nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, no. Bo jednak te 4-3-3, takie typowe barcelońskie, wyglądało właśnie w taki sposób, nie? Luis Suarez. 27 milionów funtów. Ja pierdzielę. Wystawiamy go na listę transferową. 27 milionów oczywiście zarabia Urugwajczyk. Depay ze Suareza. Na razie chcę właśnie zobaczyć, jak będą prezentowały się te oferty za naszych piłkarzy. Gerard Pique wystawiony. Tutaj mamy, co my tu dalej mamy? Jorge Cuenca. Takich może będziemy przesuwali po prostu do Barcelony B. Też takich, którzy nie za dużo zarabiają oczywiście. Posortujmy ich po liście. Busquets wystawiony, Rakitic wystawiony, Pique wystawiony. Ousmane Dembele, no to jest piłkarz, z którego raczej wypadałoby korzystać. Być może nawet w tej trójce Griezmann, Messi, właśnie Dembele. Tylko kurde, przydałoby się, żeby on się tutaj nauczył grać, nie? Nie mam pojęcia, co robię na razie. Ołar właśnie. Jeszcze w kontekście środka pomocy. On dopiero w kolejnym FM-ie chyba będzie takim przekozakiem, nie? Jest jeszcze Ansu Fati, dokładnie, który na pewno musi zostać w klubie. Od razu go damy na ławkę rezerwowych. I on tu śmiało poradzi sobie na pozycji napastnika. 17-latek zaledwie. Dobra, to ja proponuję... No, a, jeszcze Rafinha jest z takich... Z takiej starej gwardii, że tak powiem, która już powinna pożegnać się z Barceloną, dlatego jego też proponujemy innym klubom. To co, to przekontynuujmy sobie raz, zobaczymy, czy jakieś oferty się pojawią. Herbatka. Dobra. Szachtar przedstawia ofertę za netto 23,5 miliona za 30-letniego bramkarza. Junior Firpo, tutaj oferta 17,75 od Manchester United. Ale ja bym wolał chyba troszkę więcej dostać za 23-letniego obrońcę, tak żeby starczyło na Grimaldo, bo tak zostaniemy bez alternatywy na lewej stronie obrony, nie? Ruben Neves, no. Kurde, no chyba że ich przestawimy. I poleceniami właśnie jakimś Roundoiterem albo... Albo kimś takim, nie? Właśnie za pomocą szukania gry. Gdzieś by tutaj sobie miejsce znajdował. Nie wiem, co sądzicie na ten temat. Dembele też mogłoby być Roundoiterem, czy nie bardzo.
jemu odwrócony skrzydłowy bardziej by się marzył. Jemu też dalibyśmy szukanie gry. Tiago już obczajaliśmy. Zaraz dostaniemy jakiś raport. Eduardo Camavinga. Mnie zasypujecie środkowymi pomocnikami ciągle. No widziałem, że Fabio Silva jest w Wolverhampton. Fajnie, fajnie. Dalej kontynuują ten portugalski zaciąg. Podoba mi się to. No nie, na razie te 17 milionów to jest za mało za juniora Firpo od Manchesteru United. Jesteście Manchesterem United, kurde, tutaj z trzy dychy chciałbym za niego dostać, żeby jeden do jednego przeszło z Grimaldo, nie? Cześć psycho. Asymetryczna taktyka też jest dość dobra dla Barcelony, co? Coutinho, De Jong, Pjanić. Nie wiem, czy wygląda dobrze ten środek pola, szczerze mówiąc. Firpo mi się obraził. No za mało zaoferowali, no. Za mało zaoferowali. Ja bym chciał za ciebie te trzy dychy, jak mówiłem. 27 dajmy. 25. Dobra. Udało się przekonać go do tego, że 25 milionów będzie C. No to i tak go zaoferuję za 40. A Vidala... właśnie, bo tu przyszły oferty za Arturo Vidala. I chciałbym się przyjrzeć tej ofercie. 18, prawie 19 milionów od Paris Saint-Germain. No ale to jest Paris Saint-Germain, które można by z hajsu trochę wypłukać. 20,5. No tu zarobimy spore pieniądze. 28, nie? No stanie gdzieś na 26. Powiem wam, że 26 milionów, no to chyba trzeba brać z pocałowaniem ręki. Za Arturo Vidala. Dobra, zaakceptowana oferta. 9 milionów nam z pensji zniknie. Tylko najgorsze, że tu mamy tylko te 55% z dochodów transferowych. Przydałoby się to zmienić. Cześć Paweł, cześć. Po kolei, do wszystkiego dojdziemy. Dobra, teraz ta oferta Szachtara za Neto. Niby ładna oferta, ale ja bym wolał dostać pieniążki natychmiastowo. Więc oferuję go za te 40, powiedzmy. Proponujemy klubom. Zaraz, no na razie zanim zajmiemy się nowymi piłkarzami, to musimy sobie poradzić z tymi, których tu mamy. Jest Emerson, wypożyczony do Betisu jeszcze na kolejny sezon, więc jego wyrzucamy do tam do U19 czy gdzieś. Na FM Scoutcie jako Jakub. Zaraz. Zanim zajmiemy się transferami do klubu, to musimy ogarnąć się tu. O, tu jesteś Ananasie jeszcze. 500 000 zarabiający. Martin Brathwaite. To jest najbardziej absurdalny pomysł. Pana Bartomeu. Cześć Rafał. Maja, to jest jakiś łepek. Co ty tu robisz w pierwszym składzie, hopie? Wypad do Barcelony B. Ray Manaj. Za niego też jakieś oferty są. O, ja bym takiego Albańczyka to pogonił jak najszybciej. Już ma 23 lata, niepotrzebny mi taki piłkarz. Co ty to robisz? Pierwsze słyszę, żeby taki piłkarz był w Barcelonie w ogóle. Proponujemy go. Artur na środek pomocy. No, Artura to już nie ma w Barcelonie. Mamy, kurde, Pjanicia. Luis Suarez zaoferowany, Trinsao. Pedri oczywiście, ławka rezerwowych. Kto tu jest dalej? Alex Collado. Do Barsy B się nada. 100 tysięcy zarabia, więc nie będzie problemu z zapłaceniem tej pensji. Mateusz Fernandes, to jest nowy zawodnik Barcelony. Środkowy pomocnik. Dobra, jeszcze jedna kontynuacja, zobaczymy. Czyli na razie tylko jedną ofertę zaakceptowaliśmy za... O, Brathwaite. 6 milionów od Newcastle. Ty no, trzeba brać chyba z pocałowaniem ręki za Duńczyka tyle, co? Jeszcze mamy Gandawę.
Dobra, nie zgodzili się na 6, to proszę bardzo. Spełnisz swoje marzenie i zagrasz w Premier League. Gratulujemy. No to super, to super. Pozbylibyśmy się kolejnego balastu z naszych pleców. Bussi jest na liście, ale tylko do wypożyczenia gdzieś. Tam Liverpool nawet by go widział w swoich szeregach. No ja bym chciał jednak Bussiego się pozbyć, drogi Liverpoolu. Nie wiem, co robimy z Clementem Longley. Na razie wstawię go do składu i będziemy później myśleć nad tym. No trzeba ich sprzedać, żeby myśleć o nowych nabytkach. Jest minus 30. Mówisz, Logan? Kurde, no. Jest wojna, są ofiary, no. Będę ryzykował. Sprzedaż nawet takich ikon jak Suarez czy Bussi. Marzyłem o tej chwili od zawsze, tak? Czy Messi? Tak, Messi jest naszym kapitanem. Oczywiście. Dembele wie, czego oczekuje od niego. I co byśmy chcieli najbardziej wzmocnić? Kurde. No obronę. Luis Suarez odejdzie z klubu. Zamierzam wykorzystać zainteresowanie. Marco Correa nie zmieni. Odejście Marka Kukurei, tutaj nic. Dobra, no bo jest zainteresowanie Luisem Suarezem, ale czy coś z tego wynika? Wypożyczenie do Liverpoolu i City. No szanujmy się. W sumie jakbym wypożyczył za pensję Luisa Suareza, to byśmy się wyzerowali z tego długu. No na FM Scoutie w dziale Download jest dodatek, no Vulcan. Zaraz może dodam do opisu. Okej, nowy sponsor, 500 000 rocznie. Brak ofert dla aż 7 piłkarzy. Luis Suarez łapie za telefon, znakomicie. Busquets łapie za telefon, super. Rakitic łap za telefon, hopie, dobrze. Neto łap za telefon. 3 dyszki bym za ciebie przytulił. Rafinha też łapie. Ej, no to nawet spoko. Widzę, że nikt nie chce zostać tutaj w Barcelonie. Bardzo mi się to podoba. Come on, Luis Suarez. Bussi. Ciao, Bussi. Rakitic. Rakitic w rzeczywistości już jest w Sewilli. Ja go sprzedam chyba troszkę drożej niż zrobił to Bartomeu. Junior Firpo, 40 milionów. United, Junior Firpo, 21,5 miliona. No ja bym tak chciał z 3 dychy, żeby na tego Grimaldo starczyło, co? Ale zaczniemy może negocjacje od 4 dych, żeby ładnie nam później schodziło w dół. 24, dobra. No 3 dychy wyjmę. 3 dychy wyjmę. Zejdę od 37. 26. Zejdziemy do 33. Jest, 33 miliony za Juniora Firpo. Moim zdaniem piękna oferta od Manchester United. Gerard Piqué i 20-milionowa oferta od Paris Saint-Germain. Za Manaya wypożyczenia. Rafinha od Wuhan, ale tylko wypożyczenie. Wypożyczenie nie wchodzi w grę, ja się muszę pozbyć takich piłkarzy. 20 milionów jest wart Rafinha. Kurde, trochę pieniążków tu można zarobić nawet, no. Będzie, wydaje mi się, Rakitic sprzedany za nieco więcej niż 1,5 miliona. Gerard Piqué. 13,5 byśmy dostali. No i minus ta 10-milionowa pensja. Ale myślę, że można lepszą ofertę za niego przytulić. Tylko bez tych rat, nie? Dobra, Piqué się obraził. Messi, pomóż. Aha, Messi ma wyjebane. Tak.
Jestem skłonny zaakceptować za ciebie 3 dychy. Co ty na to? Za dużo? To 25. 23. Dobra, rozsądne rozwiązanie. To chyba jakaś kolejna oferta za pikę. 18 bezpośrednio od Paris Saint-Germain za 33-letniego obrońcę. 18 milionów? Decydujcie, macie ze mną tutaj decydować w tej karierce. Chyba wezmę te 18 milionów, powiem wam. Z ciężkim sercem pożegnam się z Gerardem Piqué, ale no i 10 milionów mi odejdzie za te płace, nie? Peak out, no. Będzie zapis streama, będzie. Dobra, bierzemy. Wielka chwila w historii Barcelony tak naprawdę, no ale... 18, no 19 milionów praktycznie, nie? Bez tam groszy. Dobra. Wychowany klubu? Nie, nie. Jak przebudowa, to przebudowa. Nie robimy tutaj kosmetycznych zmian. 7 milionów za Iwana Rakiticia. No ale wyceniany jest na 28. Drogie Napoli. Troszkę za mało. Ja nie będę tutaj się dawał w ciula robić jak Bartomeu. Przykro mi. Siema Tomek. Emi Buendia. Tak wygląda. Okej. No to powolutku nam się tutaj sprawa rozjaśnia. Ricky Pucz też miał iść na ławkę. Carles Alenia to już nie jest ten rozmiar kapelusza. Też można by na nim coś zarobić. To jest taki młody niewypał po prostu. Okej. Okej, Suarez. Co z ofertami za Suareza? Luis Suarez. Dlaczego odrzuciłem ofertę od Napoli? Chłopie, bo za mało pieniędzy mi dali. 3 dychy i jestem skłonny. 28, no. 28 zgodził się Rakitic, a oni mi oferowali, kurde, 7 milionów, no. Tak jak napluli mi w twarz. Cardiff daje 9 milionów za Alenię, artysta drugiej linii. Tu list tej raczej wypożyczenia. Dobra, bierzemy te 9 milionów za Alenię. 10 prawie. Zaraz wyjdziemy na prosto w tym budżecie. Tylko, że 50%, no drogi prezesie. Szanujmy się, ja tu muszę zakupy zrobić jeszcze. To nie sztuka się wszystkich pozbyć, sztuka to jest jeszcze kupić kogoś. Pedro Neto. Prezentacja nowych piłkarzy, o nie, nie ustawiłem obowiązków. Nie będę nowych piłkarzy chwalił. Pochwalę ich, jak bardzo ładnie zagrają. Dobra, Busi. Busi. Wyjazd, chłopie. Nie oglądałem Gonciarza w sumie nigdy. Może to dziwne. Tu mamy początek okresu przygotowawczego. Gdzie są oferty? Dobra, to zaakceptowałem tak. Za... Piqué i Vidala i Alenię na razie tylko 3. A i za Brathwaite'a jeszcze. Dobra. 26, tu 18. Tutaj 10.
to już teoretycznie no, wyszlibyśmy grubo na plus, ale mamy tylko 50% dochodów z transferów. I to mnie troszkę boli. Siema, Mateusz. Już tu tylko zmienię te obowiązki. Grimardo Bellerin. O, właśnie. Zamiast tego Semedo nieszczęsnego. Hector Bellerin. I wielki powrót do Barsy. No, to byłby fajny element przebudowy. Hector Bellerin. Dobrze, że mi przypomniałeś. Dani Olmo, no to raczej nie będzie do wyjęcia z RB Lipska. Icardi na atak. Cavani jest w sumie wolnym zawodnikiem, nie? Czy nie? Dajcie na testy Cavaniego. Zobaczymy. Balde, Keita, Deulofeu. Właśnie, bo miałem się sugerować też tymi moimi byłymi piłkarzami, jak Balde, Keita, jak z Wolverhampton. Adama Traore. Właśnie, na raty będziemy brali, no. Żeby trochę to... Pepe Reina? Deulofeu. Deulofeu ostatnio w tym FM-ie to się zrobił kot. W sumie zawsze był kotem, Gerard Deulofeu. Na liście życzeń. United i Udinese. Cavani gotów do testów, dobra. To by było śmieszne. Watch. Suarez i oferta z Liverpoolu. Ale gówniana. Prawie że za darmo chcieli go wypożyczyć. No nie, nie jest do wypożyczenia, jest na sprzedaż. On zarabia tyle siana, że cały ten dług by mi zszedł, jakby Suarez odszedł. Rafinha oferty, 11 milionów z Meksyku. Monterrey i Tigres. Odrzucamy te oferty. Troszeczkę więcej bym się spodziewał. Bojan Krykić, no to bez przesady. Onana. Tam akurat mamy. Ter Stegena. Nie no, spoko, no tego Cavaniego tylko tak dla jaj wziąłem na te testy, no. Raczej go nie zatrudnimy, spokojnie. A tych obowiązków nie zmieniłem, nie? Koniec końców. Poprzejmujmy kontrolę, żeby tam mi nie robili żadnych transferów. Broń Boże, ani kontraktów. O. A później jest burdel na kółkach. Media już są załatwione, trening. Odprawy taktyczne też poświęcimy. Okej, okay. Pokasujmy sobie sparingi od razu na ten sezon nowy. O, z Paris Saint-Germain, z Bayernem. Nie, dobra. Douglas i jeszcze, i wielki powrót. Xavi Simons, a nie ma Xavi. Czy jest Xavi Simons? Jest. To był błąd też Barsy. Ale nie wiem, czy on w FM-ie ma taki talent. Chyba nie aż tak. Brak oferty dla Rafini i dla Suareza. Arsenal, wypożyczenie netto. Kurde, trzeba było brać to siano od Szachtara, szczerze mówiąc. A teraz nie wiem, co będzie. Suarez. A spróbujmy zaproponować go bez zblokowania tego udziału sprzedającego wynagrodzeniu. To samo zrobimy z Rafinią. To samo będzie z Rafinią. O matko. No będzie się działo, będzie ciekawie. W tej karierce na pewno.
Erika Garcia ogarnialiśmy, ale spokojnie, zanim będziemy kupowali piłkarzy, musimy piłkarzy sprzedać, bo mamy minus 30 milionów na koncie, więc na razie nie ma o czym mówić. Nie ma mowy na żadnego nowego zawodnika. 9 piłkarzy na Igrzyska Olimpijskie. Dalej brak ofert tutaj. Busi też brak ofert. To też go w ten sposób zaproponujemy. Braithwaite już. A jak tam Cavani wygląda? No śmiesznie. Ciekawie ile by chciał zarabiać. Joker. 2 miliony. 100 tysięcy mu zaproponujemy. Ej, 3 miliony tylko Cavani by chciał zarabiać. To 10 razy mniej od Suareza. 10 razy mniej. Sociedad sobie upatrzyło piłkarzy z Realu Madryt. Ewidentnie. Dobra, Musa Wocz jeszcze tutaj jest. Wocza raczej bym się pozbył. Jego raczej, dla niego nie widzę tutaj przyszłości. No nie ten rozmiar kapelusza również. Barcelona. Więc odrzucimy wypożyczenie, zablokujemy go z listy, usuniemy i zaproponujemy na sprzedaż. Chyba tak, Roman, chyba tak. I już jutro piłkarze powracają, choć jeszcze 7,5 zawocza. Skąd to? Z Brugi? Ponegocjujmy. Kurde. Ajajajajaj. Troszkę przesadziłem chyba. 13. Napaliłem się. Brak ofert dalej. City się interesuje. Luisem Suarezem. Żaden klub nie uważa, by sprawdzenie tego zawodnika było w chwili obecnej dobrym posunięciem. Ale dla nas dobrym posunięciem byłoby sprzedanie go, więc... Proszę zabrać mi go sprzed nosa. I Gerard Piqué, gotów do podpisania kontraktu z Paris Saint-Germain. Pierwszy historyczny moment w tej karierze, czyli odejście jednego z ojców sukcesu tej Barcelony w tamtych latach, już minionych, jak się okazuje. Kibice czują sporą sympatię, więc pewnie za chwilę będą na mnie niezwykle obrażeni. Gerard Piqué. Od sezonu 8-9 w Barcelonie z powrotem. No dobra. Czas na ciebie, drogi Gerardzie. 11 milionów pensji. Możemy pożegnać go. Jakoś ładnie. Wocz tutaj mu powiemy, że za mało pieniędzy zapłaciła Brugia. Wiem, widziałem, Paweł, widziałem. Oni nie grają, no, oni grają w FMA już od zawsze. Odkąd tam mają układziki z agentem. Fajnie, portugalska kolonia się rozszerza. Wolverhampton. No dobra, żegnamy Gerarda Piqué. Już go nie ma. Jest oferta za Suareza. A my mamy, o już, coraz lepszą sytuację. Po tym transferze Piqué mamy już tylko minus 5 milionów. I Suarez 39 milionów oferta i 13 milionów rocznie udziału w sprzedającego wynagrodzeniu. I to jest dobra oferta moim zdaniem. Dobra, dajcie mi chociaż 11 za tego Wocza. Kurde no, trzeba brać te 7 chyba. Bo się go nie pozbędę nigdy. Liverpool, Busi. Ale malutko siano. Opcjonalna opłata 33, ale opcjonalna to mnie nie interesuje. Się go muszę pozbyć. Nie do wypożyczenia. Lazio się interesuje Busim. Co wy na to, kurde? No, a później Piqué możemy zatrudnić śmiało do sztabu. Co wy na to? 39 i 13 rocznie udziału.
zejdzie nam z pensji 27, czyli połowę pensji będziemy musieli mu płacić, no ale 39 zarobimy na tym jeszcze. Nie, ja bym chciał Alexa Grimaldo na lewą obronę. Ty, no dobry byłby to ruch. 33 lata. Suareza. Dobra, ja to przyjmuję. I teraz to już nasze finanse naprawdę wyjdą na prostą. Dobra, biorę te 7,5 od Brugi. Już się z nimi nie kłócę. I grosz do grosza. Dajcie mi większy procent, no. 55. No okej. No to już tu lepiej to wygląda. 102 miliony na koncie. I pozbyliśmy się balastu w postaci Gerarda Pique. Ivan Rakitic, co z tobą, chłopie? Rób wyjazd. Rafinha. Jeszcze dużo pieniędzy tu możemy zarobić. Naprawdę bardzo dużo. Tu za Alenię dostaniemy Zawocza. Neto. Kurde, ten Szachtar trzeba było brać tą ofertę. A on tylko do wypożyczenia. Jest Luis Suarez i Gerard Pique za chwilę poza Barceloną. Aha, tutaj powinniśmy ustawić coś barcelońskiego. Tak bym to widział. Większa swoboda. Bez kontry. Raczej utrzymanie formacji zamiast kontry by się przydało. Chyba, że w ogóle tu nie będziemy nic włączali, co? Busy, idź w pizdu. Neto za Bellerina z dopłatą. No w sumie Arsenal zainteresowany. Dobra, no ale Suarezem też nie było zainteresowania, a tu nagle przyszła taka ciekawa oferta. I co? Mateusz Pereira. No tego Pereira to nie wiem. Kto wpadł na pomysł, żeby go ściągać do klubu? Zara Brathwaite odejdzie. Odejdzie Suarez. Cavani. Korci mnie, żeby tego Cavaniego zatrudnić. No, choćby na rezerwowego. No bo on nie będzie chciał zarabiać 30 milionów. Rafinha jeszcze nie ma oferty. I powiem wam, że to ma sens, kurde, ta przebudowa, że to może się udać. Jeszcze spojrzę, czy tu ktoś przypadkiem nie zarabia miliarda dolarów. Nieszczególnie. Ilaisha Moribę miałem przesunąć do składu, zaraz to zrobię. Suarez out za 39 milionów plus 13 pensji będziemy musieli. Wilk City i Manchester City, tak. Clermont Longlet. Update też obejmuje polską ligę, tak. Tak, ja już ten link do tego dodatku wam wrzucę w opis. Miałem to zrobić. Addons. Databases. Już wam mówię. Tak, FMF Season Update. Już to wrzucam zresztą w opis. Z urugwajskiego dziada na urugwajskiego dziada, ale za 10 razy mniej pieniądzów. A zawsze taki rezerwowy. Nie, no nie wiem. Na razie i tak nie chce ze mną podpisać. Dobra, to dam na sam dół opisu. Gra od sezonu 20-21. Już powinno być.
Co z Araujo jeszcze? Jego też na razie do rezerw. A wystąpił 10 razy w wyższej drużynie. Kurde, trujecie dupsko, no, jakimiś ananasami tutaj. Ej, spoko na razie nam idzie, co? Całkiem nie najgorzej się zaczyna ta przebudowa Barsy. Kiedy oni z tej kadry powracają, kurde, bo tu jakiś sparring by się przydało zobaczyć. João Félix, João Félixa nam oferują, no byłoby fajnie. Donnarumę za 80 milionów, za 20 Isaka. Oblaka, za 86 milionów Oblaka można mieć. Ruben Dias, jego dodamy do listy życzeń. On na pewno by nam się przydał. Dawid Alaba 65. A właśnie, ciekawe, czy mamy klauzulę do sprzedaży, bo nigdy o tym nie pamiętam. Louis Barry. 0,5 miliona nam Aston Villa zapłaci. I Grimaldo, 3 miliony. Ale jak Grimaldo, to ja bym chciał z powrotem. Bardzo zainteresowany. 30 milionów. No nazbieram na bank. Chcę mieć Grimaldo z powrotem w Barsy. Aha, ten sparring miałem. Obmyśleć. Żeby mi się tutaj liga, kurde, wczytała. A oni w sierpniu dopiero startują. Dobra, czy ja mam jakiś skład tutaj do gry? Nie ma Coutinho i Ter Stegena. Dobra, to poradzimy sobie w czwartek sparring. Zacznijmy sobie od meczu może z Valencją na Camp Nou. Zobaczymy, jak będzie chodziła nasza drużyna. Brak ofert dla Rafini i Araujo. Araujo nie zamierza odchodzić z Barsy. No coś tu się zepsuło z tą Barceloną, ale nieważne. Najważniejsze dla mnie, że Barcelona nie zdobyła tutaj mistrzostwa. Ansu Fati. Fati, Griezmann, lewe skrzydło. Dembele, no i pytanie kto? Na prawym, tam by się przydał Adama Traore, miałbym dwóch takich szybkich skrzydłowych, nie? Kurde, z tej szybkości Dembele faktycznie można by tutaj, jeden z was miał rację, wykorzystać. Jakbyśmy tu Adama Traore z powrotem ściągnęli do Barsy, to identycznie jak Dembele i z lewej Griezmann i Ansu Fati, no i Messi. Tylko jak ja tu tego Messiego mam ustawić? Tutaj raporciki. Koulibaly 70 milionów dodamy do listy życzeń. No na pewno środkowego obrońcę musimy kupić i tego Grimaldo. De Vrij 80 by kosztował. Laporte 120. Upamecano niemożliwy. Skriniar 70. Ruben Dias 52. Sandro Tonali, brak. 64 za Thiago. Milinkowicz-Savic 90, kurde. Może byśmy się szarpnęli na takiego Milinkowicza-Savicia. Tylko skąd ja mam to siano wziąć? Bo na pewno jednego takiego grubego kota chciałbym. Najlepiej właśnie Milinkowicza. Ojejku, Paweł, no to mam nadzieję, że ucieszyły cię odcinki z Boltonu. Nagrane na zapas w takim razie. Proszę odchodzić z tego klubu, co wy się tak opierdzielacie. No i jeszcze Trinsao mamy. Na razie na prawe skrzydło jako alternatywa za Usmana Dembele. Trochę osłabimy nasz zespół, no ale trzeba zrobić krok w tył, żeby następnie zrobić dwa do przodu, nie? Owar 30 kosztował? Tylko Owar nie wiem, czy będzie kotem w tym FM-ie. 131 milionów. A, tu gramy w Superpucharze z Atletico. Dobra. Jeśli dostanę więcej pieniędzy jak ten. Zwycięstwo w Lidze Mistrzów dam. O ile? O 7 milionów to nie ma co. 83 miliony podatku.
Suarez porozumiał się z Juventusem, naprawdę. O, dobra, mamy kolejne. Martin Brathwaite, dziękujemy za piękną, przepiękną kartę napisaną w historii FC Barcelony. Nie mamy niestety tego, dobra. Akceptujemy. No i kolejny z takich sentymentalnych, kolejne z takich sentymentalnych odejść. Czyli Luis Suarez żegna się z Barceloną. Wspomnijmy też tutaj karierę Urugwajczyka. Mega, 40 goli w lidze w sezonie 15-16, król strzelców. Niesamowity rok był to w wykonaniu Luisa Suareza, no ale już trzeba go pożegnać. Akceptujemy. United ogłasza zamiary wobec Rakiticia. Pięknie. I to nawet trzy dychy byliby w stanie wyłożyć. Rafinha bez zainteresowania. To czekamy na oferty. I Arturo Vidal, 26 milionów. Ale mnie boli to, że nie mam tego, no. Ej, my mamy 350 milionów na koncie już. Dobra. I tak się robi czystki w Barcelonie. Suarez podpisuje kontrakt. No dobra, Arturo Vidal 26. Akceptujemy. Kibice są trochę zniesmaczeni. No i dobra, no i mamy. Zrobiło się prawie 60 milionów na transfery. Zrobiło się prawie 60 milionów na transfery. W Barcelonie. A to jeszcze nie koniec, bo czekamy na finalizację transferu Juniora Firpo za 33 miliony funtów. No ja będę musiał się zadłużyć na procenty, brać te transfery. Dyszkę za Alenię, do tego jeszcze Rakitic, Rafinha. Zawocza tutaj 7,5 dostaniemy. Rakitic. Dawaj United tą ofertę, no. Netto, wyjazd, hopie. No robi się kolorowo. Cześć David. Cześć David. Można już myśleć o transferach pierwszych do klubu. Hossam Owar. Ja bym tu Milinkowicza, kurde, pocelował za te 8 dych. No to byłby transfer game changer tak zwany. Dodam go na razie do listy życzeń. To byłby game changer, tylko musielibyśmy jeszcze sprzedać resztę piłkarzy, nie? Dobra, no to co? To zainteresujmy się tym Alexem Grimaldo. Jako naturalny następca Jordiego Alby. 33,5 miliona. Chyba, że znajdziemy innego Hiszpana na tę pozycję. No ale to jest, kurde, nasz wychowanek, kochany, piękny, najlepszy. Alex Grimaldo. Kto tam jeszcze z tych Hiszpanów jest? Toni Lato. Pamiętam, że latał. W Walencji. Albo Jose Gaya, nie? On by zaś kosztował 80. To już trochę przesada. Sergiej Milinkowicz-Savić mi by pasował do Barsy. To co? Ten Grimaldo? Albo włączmy sobie scouting i tutaj jeszcze lewych obrońców. Alaba by kosztował 65. Pokaż mi, co tutaj mamy. Gaja trochę drogi. Alaba. Sandro. Marcos Alonso wystawiony jest. Nawet do wypożyczenia Marcos Alonso. No ale to nie byłoby dobry element przebudowy, gdybyśmy po prostu wypożyczyli Marcos Alonso, nie? Nie na tym to powinno polegać. Andrew Robertsona. Nicola Tagliafico. Jeszcze. City, United, PSG, Real się interesują Tagliafico. On by kosztował 48. Już ma 27 lat. 48 milionów, trochę drogo. Ale złożymy zapytanie. Moribą zaraz się zajmiemy, spokojnie. Jakie jeszcze są opcje? Rafael Guerreiro. Alex Grimaldo właśnie, jemu też damy zapytanie. Lucas Hernandez z Bayernu, Benjamin Mendy, Alexandro. Jaki mam widok w scoutingu? Jak to? To jest domyślny widok w scoutingu. Alfonso Davisa to tutaj nie ma oczywiście. Okej.
To nie byłby do wyjęcia, chłop. Dobra, mana i gotów do wypożyczenia. Ja go wypożyczam w ogóle? Dobra, to idź. W trzy dupy. Barsa podnosi pensję. O Boże. Jezus Maria, ile podwyżek. Ludzie. Czujecie, jakbyśmy się pozbyli Messiego i jego pensji 61 milionów? Dobra, dawajcie ten mecz z Valencią, bo się nie mogę doczekać. Alenia gotów do sprzedaży, czyli kolejne 10 milionów. Żegnamy kolejny talent niespełniony. A my rozegramy sobie pierwszy sparring w naszej przebudowie. A właśnie, potrzebuję jeszcze nazwy dla tej kariery. Najlepiej jakieś hiszpańskie słowo, które by odzwierciedlało to, co tutaj robimy. Ej, Neto też jest na reprezentacji, zajebiście, nie mamy bramkarza. O Boże. Mam jakiegokolwiek tutaj golkipera? Arnau Tenas. Hopie, czas na twój debiut w Barcelonie. Dobra. No, tych nie będziemy, z tych piłkarzy nie będziemy korzystali. Fati na reprezentacji. Kurde, co wy robicie na tych reprezentacjach tyle czasu? Za Jordiego Albę. No, Junior Firpo na razie zagra, który też zaraz odejdzie. I za Coutinho. Coutinho powinien zagrać Puch albo Pedri, ale ich nie ma, więc wejdzie. Dobra, ten Rafinha. Może zostawimy tego Rafinha, jak nie dostanę oferty. No, okej. Okay. Pjanić, Rafinha, De Jong. Zaraz zobaczymy. Remontada. No nie, remontada to nie. To nie pasuje do końca. Dobra. A Cavaniego też sobie wezmę na ławkę. Longlet coś z czymś się zmaga. To może Todibo będzie bezpieczniejszą opcją. Prawa strona w parze. I lewa strona w parze. Zajebiście. Dobra. Sekueda Pepega. Rekonstrukcjon Barsa. Rekonstrukcjon. Rewolucjon. No? Coś takiego, nie? Rewolucjon. No dobrze. Messi, Griezmann, Dembele. Rafinha, De Jong, Pjanić, Firpo, Umtiti, Todibo, Roberto, Tenas w bramce. No to na razie... Nie jest taki skład domyślny, czy docelowy, nie domyślny. Macie szansę mi zaimponować. No i zobaczymy, jak nasza Barsa będzie wyglądała. Zagramy sobie może na rozszerzonych, żeby troszkę tutaj w tym meczu zobaczyć. No i dobra, no i patrzmy. Witamy Football Club de Barcelona. I Mateo Xavi na ławce. Firpo, Rafinha, Griezmann, Messi, nie ma gola. Pierwszy raz taki team prowadzę w ogóle wielki. Na YouTubie na pewno. Na YouTubach na pewno. Okej. Kolejny rożny. Na rożne tutaj trzeba jakiegoś kota znaleźć. Messi tam. O, nie ustawiłem w sumie stałych fragmentów gry jeszcze. Jeszcze trzeba będzie to naprawić. Kurde, może tego Rafinha zostawimy jednak, jak nie będzie ofert. O, głupio go wypożyczać. Widzicie, że mam czterech aktualnie rezerwowych. Rafinha bije z jednej i drugiej strony rożne. Ale nie są ustawione niestety. On ma rożnych 15, to w sumie jak Messi. Co ty, Messi, tak tu biegasz? Nie, to Pjanić. Pjanicia z Messim pomyliłem, mój Boże, Czeryszew. I zaraz dostanę bramę, nie? Na powitanie z Barsą. Umtiti dobrze ustawiony. No i zobaczmy, na kontratak Barsy. Frenkie de Jong, Griezmann, Messi.
faulowany Messi. I jedenastka. No to pierwszy gol w karierze. Oczywiście musi należeć do pchły. Jak jest. Leo Messi 1-0. No to ładny początek. Taki symboliczny, powiem wam. 4 strzały do zera. Dopieszczamy tę akcję. 20 minuta. Rafinha nie traci. Bardzo ładnie De Jong wygląda w sumie. No coś tutaj próbują konstruować te akcje, nie? Ale... Czy to szczyt marzeń? Rafinha. 2. Jak wyglądają nietoperze po wyprzedaży? Tak jak widzisz tutaj z lewej strony. Teraz z prawej. No jeszcze Dembele strzeli, w ogóle będzie szok. Messi. Messi obok bramki. Zaraz będziemy myśleć o dalszych transferach. No marzy mi się ten Milinkowicz-Savić. On by grał w miejscu Rafini teraz. Takie dwa grube nazwiska chciałbym, nie? Takie ze światowego topu właśnie. A resztę możemy jakimiś utalentowanymi zawodnikami załatać. Dembele. Jestem lewonożny, ale prawą nogą kopię lepiej, tak? Cały Usman Dembele. Oj, Maxi Gomez. Pamiętamy Gomeza. Messi. Messi poprzeczka z rzutu wolnego. Oj, Messi będzie bił te wolne w tej karierze. Z pewnością. Kurde, no ładnie to wygląda ta. To klepando w polu karnym, co? Znaczy nie chciałbym marnować tu miejsca dla ofensywnego pomocnika, gdzie mógłby Coutinho na przykład grać, bo ofensywny pomocnik w tym FM-ie to jest... Savić średnio do Barsy pasuje? To nie wiem. Zaraz trzeba obejrzeć ten jego profil. A on jest tak kompletnym piłkarzem, że szok. Dajemy radę tutaj w środku pola, co? Dobra. 10 strzałów. No i Messi. Co zrobi sam kontra 7 nietoperzy? Rafinha jak lutuje. Będzie zapis streama, oczywiście, że będzie. Nie wiem, jak mam ściągać Gruicie albo Moro, to już wolę zostać z tym, co mam. Dobra, 2-0 do przerwy. Dominacja jest, tak jak to miało wyglądać właśnie. No i kolejny rzut karny. Jose Gaya. Kurde, przydałby mi się ten Jose Gaya. Siema Steel Pro, no troszkę cię ominęło, już gramy z 2 godziny. Jutro zagramy sobie dalej. Rafinha. Raz jeszcze Umtiti. Próbował szczęścia. Zaraz kolejny karny będzie. Ej, właśnie ja przegapiłem ten karny. Co tam się stało? Messi nie strzelił. To jest podobna taktyka jak w Boltonie właśnie, bo gramy trójką w obronie. Trójką w pomocy. Jeszcze sztab szkoleniowy swój by przydało się zatrudnić. Mówię, że w tym... FM ofensywny pomocnik jest kompletnie bezużyteczny. Szkoda tracić piłkarza na tą pozycję. Boże, Dembele, chłopie. Jak ty kopiesz tą piłkę?
Obu nożny, kurde. Marku Kureja odszedł z Barcelony, nie? Czy będzie transfer Depaya? Zobaczymy, czy będzie transfer Depaya. Nie wiem. Trinsao za Griezmana? Nie. Trinsao miał być za Dembele, nie? Cavani zagra w Barcelonie. Pozdro. Clement Longlet po tej kontuzji. I Semedo. Póki jest jeszcze w Barcelonie. Nelson Semedo. Pasowałby Upamecano do Umtiti'ego, to fakt, ale nie jest zainteresowany Upamecano. No, dobry występ jak na okres przygotowawczy, pięknie zmotywowana cała drużyna. No i dobra, mamy pierwszy mecz za sobą. Okresu przygotowawczego. No i musimy kontynuować naszą wyprzedaż. Fajnie by było, jakby już wszyscy, jakbym miał wszystkich do dyspozycji. Sprawdźmy sobie listę transferową. No i zaraz trzeba będzie wybierać lewego obrońcę. Zobaczmy, kto jest na liście transferowej. Alaba 32 miliony. Trochę jak Grimaldo, nie? Jakbym sobie zamienił Jordiego Albę i Dawida Alabę sobie kupił. $32 miliony. A porównajmy go sobie z Albą. Alba lat na karku 31, więc troszkę byśmy to odmłodzili. Nieco lepszy w ofensywie Alba. Alaba na Albę. Przyspieszenie minimalnie, równowaga minimalnie, zwinność minimalnie. Ustawianie się walczność. Gra bez piłki dużo lepsza u Alby, ale koncentracja, opanowanie, pracowitość. Lepszy w defensywie jest Alaba. Chociaż tutaj... technika taka sama. Odmłodzilibyśmy lewą obronę o 3 lata w sumie. A jeszcze raz, ile Alba zarabia, Siana? 8 milionów, 40 milionów wart. Ciekawe, za ile byśmy sprzedali Jordiego Albę. Co myślicie o tym? Dawid Alaba, kurde, mi tu chodzi po głowie, no. No bo od Grimaldo to raczej Alaba jest lepszy, co? Gdzie jest Grimaldo? Alaba za Albę, no, Szpakowski by zgłupiał, rzeczywiście. Jordi Alba. Nie! Alaba. Fizycznie zdecydowanie Alaba. Technicznie Grimaldo. Chyba, żebym kupił i Alabę i... spróbujemy zaoferować Albę i zobaczymy, ile byśmy za niego mogli otrzymać pieniążków. Tak, rewolucja to rewolucja. Nie? 31 lat. Minimalnie byśmy odmłodzili to. Towarzystwo. Oj. Alba się obraził. Czemu ty, Messi, nie chcesz mi pomagać, gościu? Hopie. Kurde, jeszcze się obraził na mnie Alba. Może kupić i Alabę, i Grimaldo, jeżeli bym dostał dobrą ofertę za... Dobra, Junior Firpo 33. Żegnamy lewego obrońcę. O, ale Guangzhou to jeszcze chciał dać. Dobra, nieważne. Akceptujemy tą ofertę. Brak ofert za Rakiticia i Neto. Dobra, Alba się zgodził na odejście. Zobaczymy, ile byśmy mogli za niego. Na liście życzeń, ale do wypożyczenia tylko. Wystawimy go na listę transferową. Dobra, i jeszcze raz Rakiticia i Neto.
Grimaldo. 50 milionów jednak chcecie? O kurde. Ty, no to Alaby mam za 30. Cavani. Odrzucił. Odszedł z testów. Messi stary dziad. A nie, taki stary już, no spokojnie. De Ulofeu. Balde Keita, to ci starzy, dobrze znajomi z Barcelony. Się pokazują. Ach. Messi zostaje w Barcelonie, oczywiście, że tak. Rekordowe przychody z transferów, 220 milionów. Czy teraz zarobiliśmy 212 milionów? Artur Suarez, no. A to jeszcze nie koniec. A to jeszcze nie koniec. Ciekawe, jak nam się hierarchia tu zmieniła. Messi, Busquets. I Busquets też ma odejść. Tylko nikt go jeszcze nie chce kupić, kurczę. To jest najgorzej. Calvina Stengsa moglibyśmy, no. Też stary, dobry znajomy z... Oj, Alba. No dobra. Messi nie jest obrażony, to dobrze. Haalanda na napad. Bo musielibyśmy zmienić ustawienie. Jak się pisze Haaland, nigdy nie wiem, gdzie ma to 2A. Neymara, no. Wielki comeback Neymara. Byłby sztos. Gdzie ta kadra? 13 pojutrze wracają. A mecze towarzyskie nadal mi ustalają? Super. A, bo mam obowiązek zagrania z Utrechtem. Sprzedać Messiego, to wtedy będzie rewolucja. Nie no, aż tak to nie, już i tak robimy sporo. Pique odszedł, Suarez odszedł, za chwilę Rakitic i Busquets podzielą ich losy. Być może Jordi Alba, którego już chyba trzeba będzie sprzedać, bo jest na mnie zdenerwowany. Ponownie rozważę decyzję o Albie na luzie. Neymarito, bóg futbolu, wraca na Camp Nou. No, przydałby się. Albo Mbappe. Na Mbappe sobie zarobić, co? Dawid Alaba. Tu pokazuje, że 65 by kosztował. Neymar Junior. 31 zarabia, ja pierdolę. Chyba nie chcę tego Neymara. Ciekawe, ile Mbappe. 20. O, to w Paryżu też, kurde, mają te pensje takie dość kozackie. O, zapisik. Zapisik. A skoro mamy zapisik, to chyba na dziś już wystarczy tego zerowego odcinka. Na kolejny już przygotuję się w pełni, żeby wystartować, no pewnie jutro, bo jutro jest niedziela przecież. Bardzo dobry dzień na takie streamy. Do zamulania gdzieś pewnie po wyścigu Formuły 1. Jutro się zobaczymy. No sporo dzisiaj zrobiliśmy. Zapoznaliśmy się z tym, co musimy zmienić w Barcelonie. Sporo już zrobiliśmy. Zaraz zainteresowania Jordim Albą. No trochę stan naszego konta po dzisiejszym streamie, powiem wam, wzrósł. 419 milionów na koncie. 500 milionów w prognozie. Mam nadzieję, że po kilku fajnych jakichś wynikach gdzieś na zimowe okno transferowe albo na kolejne, na za rok okno transferowe, na letnie, byśmy dostali jakieś pieniądze na właśnie takiego jednego Mbappé, nie? A teraz i tak będziemy mieli sporo. No już mamy 85 milionów na transfery. Na pewno chciałbym lewego obrońcę kupić, no i tutaj jakiegoś pomocnika, nie? Na przykład tego Milinkovića-Savicia. Na przykład Milinkovića-Savicia by się przydało do nas, kurde. Mówicie, żeby się nie nadawał do Barsy, że nie widzicie go. Ja bym go widział fest. To byłoby spełnienie marzeń. Jeszcze Busquets odchodzący. Tak więc na dziś to tyle. Dzięki za uwagę i do jutra w takim razie. Do zobaczenia. Miłego sobotniego wieczoru wam życzę. Cześć.